Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w RTL Ski Jumping 2007 i kontynuujemy sobie naszą karierę. Naszą kiepską karierę tym razem, bo w lidze profesjonalnej już nie tak dobrze idzie jak wcześniej. Tam jeden z was, już nie pamiętam kto, napisał mi gdzieś tam o 9-10 odcinku, 9 chyba odcinku, że bym ładował sobie w BMI, żebym był jak najlżejszy, bo im mniejszy BMI, tym będzie lepiej. Więc też teraz będę na to bardziej zwracał uwagę. Ponoć nie będzie tak, że zacznę latać na boki, gdy będę za lekki, tylko jedynie będę śmiesznie wyglądał tutaj na tym miniaturce. Także myślę, że to jest mały ubytek, mała strata, więc w następnym treningu sobie to ogarniemy. Teraz będziemy sobie lecieć kolejne spotkanie. Puchar Świata, turniej czwarty z 27. Może tym razem uda się być na pierwszej stronie w tabeli. Oby, bo ta seria schodzi na psy przez to, że tak kiepsko ostatnio mi się coś skacze. A to nie jest dobrze. 75 najwięcej póki co, to muszę to przeskoczyć jakoś. No i dobra. Zobaczymy jak się to uda. No wybicie takie sobie, ale lecę. No to doleciałem do tej kreski, zobaczymy czy coś jakoś uzyskałem, że tam doleciałem. Dobra, teraz... No i mnie tak wypieprzyło jak zwykle zresztą. Zawsze na końcu skaczę jak coś najlepszy skaczą. 86, no to pewnie tak trzeba 90 coś skoczyć. Nie wiem czy to są punkty, czy to są metry. Bo to raz tak jest, raz tak. Bo to chyba kwalifikacyjne jest inaczej, w skokach inaczej, więc... Ja już nie ogarniam co się tu dzieje. Okej, lecę. No jest ta kreska, więc nie powinno być tak tragicznie. Raczej powinienem się zakwalifikować, bo 102 metry to nie jest źle. No ale tak, pewnie masa jeszcze hopów wyskoczy, którzy polecieli 90. Dobra, ale drugi skok mi pozwolili odbyć, więc jest bardzo sympatycznie. Pompatycznie. W ogóle co to znaczyło? Nie wiem skąd to w ogóle takie słowo znam. O, super. Może teraz coś ugram? A gdzie? Gdzieżby znowu? Skoczyłem w tą kreskę. Aha, ta kreska to jest tyle co muszę skoczyć. Z tego co widzę. No i tak nie jestem pierwszy. No ile oni skaczą? 13 jestem. Masakra. Ej, miałem ty w drugiej klasie jaki numerek w dzienniku. No nic. Jak to wygląda? Który jestem ogólnie? 21, czyli się pnę do góry! Super! Okej, to teraz walimy... O! 1000... Super, ja cały czas tracę. Gościnny występ w telenoweli, no. Jakby nie te występy i to wszystko, to ja bym w ogóle szedł w dół w pieniądzach. To lecimy, trening. Cudem udało mi się zdobyć te 40 punktów, bo chyba na granicy wylądowałem i ten telemark też jakoś mi cudem wyszedł, więc się bardzo z tego cieszę, ale mogło być lepiej. Waga spadła o 0,7, więc jest nieźle. Dobra, lecimy kolejny konkurs. O, zakład. Chyba... Przynajmniej w jednej rundzie. Przyjmuję zakład. Muszę jakoś się tutaj zmotywować, żeby lepiej skakać, żeby faktycznie najlepiej jak tylko potrafię oddawać te skoki. I coś czuję, że jestem 2700 euro w plecy. Nie, będzie dobrze. Myśl pozytywnie. Wygramy to. Teraz to wygramy. Musi być w końcu ten mój czas. Co jest, wiatr z przodu? Nie, no i dobrze. Ja dam radę z przeciwnościami losu. Co ja w ogóle gadam? Jest, wypicie, super! Ale do tej kreski nie doleciałem. Gdzie co? Co te kreski tak daleko są? Co jest tutaj nie tak? Zakwalifikowałem się w ogóle? Tak, dobrze. Runda kwalifikacyjna nie jest ważna. Ważne jest, co teraz będzie. Co będzie teraz, o. Ja mam chyba skoczka po prostu za słabego na to. Super! Jest! Kurde! Na ciul dotykałeś tego tego śniegu. I punkty tak zrypał, co za gnój. A było tak dobrze. A był tak daleki skok, ale nie, no... No to wiem, że ja.
Ale nie chciałem tak. Okej, znowu w jakieś w miarę wybicie. Jest telemark. Jak tam punkciki będą? 109. 17,5, słabo. Tak, pierwszy w tabeli byłem co? Przez ile? Przez... O, 16 teraz, jeszcze lepiej. Tu spadam, nie, 21 się utrzymuje. Super, 21. Jedna bułki mi nie starczy za to. Zajmuję 16 miejsce, 1000 euro, o. O, zdobyłem poziom. Super, więc to jakoś mogę tutaj spożytkować. To nie wiem, w co dawać, technikę lotu? No w sumie technikę lotu, bo podejście, że mam wysoko, to technikę lotu dam wszystko, bo lądowania to i tak mi tam wiele nie daje, a mi trzeba odległości większe. Więc dajemy technikę lotu i teraz umiejętności negocjacyjne. Okej, okay. Motywacja plus 3, bo z grubego kolegę spotkałem, przegrałem zakład, no. Ej! Niewiele mi brakło. Tylko w jednej rundzie gorzej skoczyłem. Ale już lecę w minus. Ojojoj. Nic, kupimy może sobie coś, póki jeszcze mnie stać. Więzania mam najlepsze? Nie. Teraz będę miał najlepsze, tak? Chwila, jak to jest? Już posiada sobie część wyposażenia, to jest 100 na 100. To bierzemy najlepsze, kup. Tak. To wiązania, jeszcze buty sobie kupię najlepsze. Wow, jakie fajne. Ja chcę niebieski umienek, albo nie, taki czerwony. O, takie dobre są. Chyba takie były. Kupujemy. Pewnie. Muszę mieć najlepsze ubranie, żeby najlepiej skakać. Trening. No, z motywacji ująłem, dałem do wagi, ale tylko utrzymałem poprzednią. Ja się dziwię, że jeszcze nie szukałem po necie ten... jakieś rozpiski, co daje poszczególne cechy, bo ja może niepotrzebnie w ogóle w któryś ładuję, mógłbym cały czas tam ujmować punktów. Aż mam wysoko tutaj, wszystko jest powyżej 50, to technika lądowania 48, tak to tutaj dość wysokie te noty już mam. Konkurs, smarowanie. Lecim. Harachow! Puchar świata, turniej 6 z 27. Wielkość skoczni 142 metry. Miasto, państwo, Czechy. Jakiś bażan mi się drze za oknem i... zaczyna mnie to irytować. Żeby to jeszcze jakoś ładnie śpiewało, jak jakiś ptaszek, ale nie, to tak... No pewnie to słychać, chociaż nie, bo gra jest pewnie za głośno, żeby to było słychać. Okej, okay, runda kwalifikacyjna, muszę pokazać co potrafię, żeby się zakwalifikował. O, jest w miarę, przyzwoicie. Przelecę kreskę! Jest, nie wyrąbałem mi butelemak. To jest mój dzień. Ja! Jestem na podium w rundzie kwalifikacyjnej. Okej, okay, to jest mój dzień. Ja mam dzisiaj szansę wreszcie w tym sezonie coś osiągnąć. Perfekcyjnie. Ojejku, utrzymuj się. A to wszystko dzięki temu, że ta technika lotu jest zwiększona, coś obstawiam. Na pewno to jest to. Bo to tak nagle nie zacząłem przecież lepiej skakać, tylko że teraz dalej lecę. Na ciul dałem w to, dawałem w ogóle w to lądowanie. Muszę jakoś punkt, ten, doświadczenie zdobywać. Ojojku, ojojku, chyba spoprałem. A jeszcze wyciągnąłem coś. Tak na koniec, tak przy samej ziemi. Znaczy jeszcze mogłem trochę bardziej hardkorowo wylądować, ale nie chciałem wywalić. Dobra, który będę? Drugi! Yes! Mamy postęp! Nie popatrzyłem na zegarek, kiedy zacząłem nagrywać. 14 w ogólnej. Yeah! Wreszcie będę miał na chleb. Pep. Kupiłem sobie spodnie. O, 12 tysięcy euro za drugie miejsce. Ale tu są pieniądze. O, dostałem SMS-a. Co? A nie, nic. Co? Znowu gruby kolega, motywacja rośnie, więc motywacji trenować nie trzeba, bo ona sama rośnie. Okej. To może jeszcze jeden skok sobie puścimy w tym odcinku, jak już tak dobrze idzie. Nie kończmy tego. O! Co najmniej 78 punktów dodatkowo muszę wylądować z telemarkiem. No i to mi się podoba, że nie przedział.
No, nie było telemarka i nie ma pieniążków. Dobra, walimy teraz wszystko w wagę. 23. Kondycja nie wiem, na co się zdaje. Tak do 75 kilo bym sobie mógł zbić w sumie. No i git, dobra, lecimy. Trzeba kolejne pieniądzery zarabiać. Trochę mi się teraz zwróciło, także trzeba jeszcze troszeczkę zarobić. Żeby kask sobie najlepszy kupić i to wszystko takie fajne było. Bo kombinezon już jest. Będę taki super skoczkiem. Maksuję sobie postać. Pierwszy raz w jakiejś grze. Nie musisz brać udziału w rundzie kwalifikacyjnej, naprawdę? Dziękuję. Na pewno z tego skorzystam. Oje, lecimy. Ojejku, mocny wiatr boczny. To się źle skończy. Ja to czuję w kościach. Rafał, skup się. Jest super wyjście. Dlaczego ta kreska była tak blisko? Nie wywracaj się teraz. Dobra. Mogę przeklikać. Aha, bo pierwszy byłem. Co wiele wyjaśnia. Okej, zakwalifikowałem się do drugiej. To jest dobrze. No, nieźle, nieźle. Super. Jest! Dobry skok! Ja bym to oceniał jako dobry skok. Zobaczymy, czy nasz skoczek będzie się cieszył teraz. Jest, cieszy się. Dobrze jest. 191. Ach, ale brakło. 11. No, nie najgorzej. Dobra. Na 14 jestem w ogólnym. No i świetnie. Jeszcze wyjdę na ludzi. 2200 euro. Ojej, na trening ledwo. Dużą sponsora. Dobra, i to by było na tyle w tym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do usłyszenia w kolejnym.